Witam na kanale Dzieciaki testują. Zapraszam na recenzję książek od wydawnictwa HarperKids z serii Akceptuję, co czuję. Książki z tej serii ja już Wam wielokrotnie pokazywałam. Mamy chyba całą serię, tak mi się wydaje. Są to książki, które pozwalają dzieciom oswajać się z emocjami, czy też z danym tematem, tak jak tutaj zobaczcie o rodzinie. Zacznijmy może od książki o złości. A ja Was od razu zaproszę na blog, w opisie do filmu jest link, bo tam jest zdjęcie wszystkich książek, które mamy. No i jak wpiszecie w lupkę tytuł książki na blogu czy na kanale, no to recenzję też Wam oczywiście znajdzie, albo wpiszcie akceptuję, co czuję. Ich jest za dużo, żebym tutaj podlinkowywała, dlatego zachęcam do poszukania samodzielnie na kanale. Złość, jak sobie z nią poradzić. To jest genialna książka. Ona jest pełna informacji na temat tej złości, czyli dlaczego na przykład czujemy złość, o co w ogóle z tą emocją chodzi. Rozpoznajemy, uczymy się rozpoznawać tutaj złość. Tam na poprzedniej stronie widzieliście, co nam będzie potrzebne do wspólnego przechodzenia przez tę książkę, do wspólnego czytania i wykonywania tych wszystkich zadań, które tutaj mamy. O, zobaczcie, czy podoba Ci się taki świat i możemy tutaj zaznaczyć tak albo nie i tutaj również. Więc przede wszystkim dowiemy się, co to jest złość. O, nie dla przemocy, tak dla złości, bo to też jest różnica. Poznamy właśnie różnicę pomiędzy tymi dwoma znaczeniami. No i dalej mamy oczywiście dużo, bardzo dużo angażujących dzieci zadań, związanych oczywiście z tematem książki, czyli w tym wypadku ze złością. Rysujemy tutaj, jak będziemy wyglądać po bójce. Zobaczcie, co nam robi kolega, co my robimy koledze, gdy nam wyrwie zabawkę. Połącz z koszem na śmieci zdania, których nie chcesz słyszeć, a z pudełkiem, czyli tutaj do złości, te, które akceptujesz. To jest po prostu coś genialnego, żeby oswoić temat tej złości, pokazać, że każdy może być zły, może się źle czuć, może mieć różne właśnie odczucia, no gorsze po prostu. I dzięki tej książce dziecko dowie się o tym wszystkim, jak to wygląda, jak rozpoznać złość. Zobaczcie, umieść na obrazku naklejki wszędzie tam, gdzie widzisz oznaki złości. Świetna, doskonała książka. Pełna zadań do wykonania razem z dzieckiem również. Tutaj będziemy coś co nieco po drodze robić. Zobaczcie, na przykład tu jest fajne ćwiczenie, aby poćwiczyć wyrażanie siebie. Stańcie prosto z wyciągniętymi rękami. Tutaj wcześniej też było fajne ćwiczenie. Podrzyj gazetę na kawałki. Czyli poznajemy tutaj również metody radzenia sobie ze złością. O, zobaczcie, mamy te świetne mandale do kolorowania. Tutaj mamy na przykład też fajne zadanie, poszukiwanie skarbów. Będziemy wycinać te karteczki, chować je zwinięte w różnych ubraniach. Spójrzcie, w skarpetkach, w rękawach, w gumkach do włosów i później dziecko będzie je odnajdywać i będzie czytać. Kocham cię, jesteś moim skarbem. Lubię patrzeć, jak dorastasz i tak dalej, i tak dalej. Dalej, tutaj są słowa, które lubię słyszeć, słowa, które lubię mówić, dobre słowa, trzeba zaznaczyć. Świetna książka, ja Wam całą serię gorąco polecam. Warto zobaczyć, jakie są w tej serii inne tematy. Tutaj nawet mamy wszystkie książki. Moje emocje, pewność siebie. Na blogu też jest zdjęcie, jak już mówiłam, więc zajrzyjcie tam też koniecznie. Strach, wróg czy przyjaciel, bracia i siostry, prawa dziecka, przyjaźń. Kłócimy się, godzimy się, no i moja rodzina, którą zaraz Wam pokażę. Tutaj są naklejki, których używamy w trakcie wykonywania zadań, więc coś fantastycznego. Doskonała książka, tutaj mamy wiek 5 do 10 lat. I moja rodzina, tutaj tak samo mamy 5 do 10 lat, też jest poradnik dla rodziców. W każdej książce z tej serii jest w środku, więc warto tam również zajrzeć, poczytać co nieco, co tam dla rodziców też zostało napisane. Dopasuj do każdego języka odpowiednią naklejkę i flagę. I tutaj w każdym z tych języków mamy napisane słowo rodzina. Zakreśl obrazki, które kojarzą Ci się ze słowem rodzina, zamknij oczy, co widzisz, narysuj to w ramce. Też są bardzo fajne, bardzo kreatywne zadania, co sprawia, że jesteśmy sobie bliscy i czujemy nasze więzi. Zakreśl sytuacje, które temu sprzyjają.
Pora na przegląd słownika. Zobaczcie, tutaj mamy również niefajne określenia. A atmosfera w rodzinie powinna być przyjazna, warto dobrze dobierać słowa, nawet gdy jesteśmy obrażeni. Wszystkie uczucia Pawła są ze sobą poplątane. Rozplącz sznurki, żeby odnaleźć słowa, które przyniosą mu ulgę. Pokoloruj tęczę, to symbol nadziei, nawet po największej burzy. Zza chmur zawsze wychodzi słońce. No i właśnie takie różne fajne, bardzo fajne, ciekawe zadania tutaj znajdziemy, które pozwolą nam poznać temat rodziny, co to jest rodzina, o więzi, które w rodzinie są. Przeczytamy tutaj również o tym, że każdy czasem potrzebuje chwili dla siebie, potrzebuje pobyć sam, będziemy rysować nas i innych członków rodziny w domu. No i tutaj też mamy do wycinania karteczki, które pozwolą dziecku lepiej rozpoznawać jego potrzeby. Potrzebuję, żebyśmy przez 5 minut posiedzieli obok siebie. Potrzebują opowiedzieć ci o swoim dniu. Dziecko zawsze może taką karteczkę dać rodzicowi i będzie mu po prostu prościej, może za sprawą tych karteczek właśnie poznać te swoje emocje i potrzeby związane z rodziną. Genialna seria książek i na końcu też mamy naklejki, tam był poradnik dla rodziców. Strasznie ją lubię, strasznie lubię te wszystkie właśnie zadania, które są w tych książkach. One są dostosowane idealnie do wieku dzieci. 5-10 lat to jest świetny wiek na te książki i zdecydowanie warto sięgnąć po serię Akceptuję, co czuję. Książki te pozwalają dzieciom odnaleźć się w świecie tych emocji, zaakceptować również te teoretycznie negatywne emocje, no i pokazują, jak sobie z nimi radzić. I zapraszam oczywiście na recenzję innych książek z tej serii, które znajdziecie u mnie na blogu i na kanale YouTube. A ja się już żegnam, do usłyszenia w kolejnych filmach.